Temat piłkarskiej Akademii Śląska-Wrocław powraca jak bumerang. Teraz znane są jednak szczegóły inwestycji. Na osiedlu Nowe Żerniki, niedaleko stadionu Wrocław, powstanie Wrocławskie Centrum Sportu, czyli nowy dom dla piłkarskiej Akademii Śląska-Wrocław. Kompleks będzie także częściowo otwarty dla mieszkańców. 11 boisk piłkarskich, w tym 3 sztuczne oraz jedno zadaszone. Do tego boisko do koszykówki i siatkówki, place zabaw, strefa rekreacyjna, szkoła mistrzostwa sportowego z bursą. Tak przedstawia się plan Wrocławskiego Centrum Sportu, które powstanie przy zbiegu ulic Żernickiej i Alei Architektów na Nowych Żernikach. Ma to być miejsce wielofunkcyjne, gdzie sport będzie się łączyć z edukacją. Stoimy przed szansą realizacji jednego z największych w tej części Europy projektów stworzenia Piłkarskiej Akademii Śląska-Wrocław. To projekt, o którym wielu marzyło. Ja też, ale ja mam nadzieję, że teraz, kiedy dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Sportu, będzie nam dane ten projekt, te marzenia realizować. My możemy mówić o tym, że cieszymy się z jej budowy, natomiast jeśli spojrzymy w ogóle na historię każdego klubu sportowego, to należy mówić o historycznym wydarzeniu, bo też proszę pamiętać o tym, że nie mówimy o kolejnej koncepcji, tylko mówimy o dużo dalszym kroku. Przez ostatnie tak naprawdę 2 lata wykonaliśmy bardzo dużo pracy właśnie koncepcyjnej, wyboru lokalizacji, sprawdzenia pełnej dokumentacji i wykonania dużej pracy, tak aby przekonać Ministerstwo Sportu do tego, żeby zechciało uwzględnić nasz projekt w projekcie wieloletnim o znaczeniu strategicznym dla polskiego sportu. Cały projekt to koszt blisko 100 milionów złotych. Śląsk pozyskał promesę dofinansowania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na 40 milionów, a to pozwoli rozpocząć pierwszy etap inwestycji. Na pozostałą kwotę trzeba będzie znaleźć finansowanie. Część funkcji, które zaplanowaliśmy w tym miejscu, będziemy chcieli, aby została zrealizowana przy udziale środków niepublicznych, prywatnych. W związku z tym tutaj stosowne rozmowy klub także podejmie. Jestem spokojny, jestem optymistą. Pojawiają się także, czy pojawią za chwilę pieniądze z nowego okresu programowania. Mam nadzieję, że spokojnie uda się te brakujące pieniądze znaleźć i tym samym zrealizować kolejne etapy tego projektu. Bierzemy pod uwagę, że ten obiekt musi zarówno obsłużyć treningowo pierwszą drużynę męską rozgrywającą swoje zawody w ekstraklasie, jak i pozostałych 20 innych drużyn, ponieważ Śląsk Wrocław w chwili obecnej jest, jeśli chodzi o kompetencje sportowe, największym klubem w Polsce, zrzeszającym 21 drużyn męskich i żeńskich na najwyższych centralnych rozgrywkach. Mam tu na myśli 2 drużyny profesjonalne grające w rozgrywkach centralnych męskie, 2 żeńskie i drużyny młodzieżowe mężczyzn i kobiet. Więc mówimy o co najmniej 300, na dzień dzisiejszy 300 chłopcach i dziewczętach profesjonalnie uprawiających sport oraz tak naprawdę o piramidzie składającej się prawie z 5 tysięcy dzieciaków, którzy w ramach klubów satelitarnych trenują i liczą na to, że kiedyś będą mogli także trenować w Śląsku Wrocław. Nie, chcielibyśmy wytworzyć tam także tereny rekreacyjne. Przez ten teren przepływa Ługowina, którą chcemy zagospodarować i stworzyć takie przestrzenie, które właśnie będą pozwalały bądź to czekającym na szkolącą się młodzież rodzicom w taki sposób atrakcyjny, miły spędzać czas, bądź też mieszkańcom, którzy tam przyjadą i będą chcieli zobaczyć, jak to miejsce wygląda. Na razie trudno mówić o konkretnej dacie powstania całej inwestycji. Prezydent Wrocławia na konferencji podkreślił, że sukcesem będzie ukończenie Wrocławskiego Centrum Sportu w ciągu 5-6 lat. Co ważne, po zakończeniu tej inwestycji obiekty przy ulicy Oporowskiej przestaną pełnić dotychczasowe funkcje treningowe. Przyszłość stadionu Oporowska nie jest jednak na ten moment znana. Echo 24, Oliwia Stasiak.